Hej, witajcie, zapraszam Was na drugi opening saszetek 20 serii minifigurek. Słuchajcie, dzisiaj przyszedł czas na drugi odcinek otwierania saszetek 20 serii minifigurek i jak na razie będzie to ostatni, bo myślę, że warto poczekać, aż będą one po prostu dostępne w sklepach, żeby nie kupować na ślepo i może trafić właśnie te figurki, które bym chciał. Także zabieramy się za otwieranie. Także jedziemy z pierwszą paczką w tym odcinku i zobaczymy, czy nie będzie powtórki. Ale miejmy nadzieję, że nie. I uwaga, co tutaj będzie. O, patrzcie, Power Rangers. Też ciekawa figurka, co prawda, no. Na razie nie trafię te, które chciałbym mieć, ale myślę, że jest to bardzo fajna figurka do jakiegoś moca, myślę, ją wykorzystam. Co tu dużo o niej mówić, no ciekawe ma nadruki, fajny hełm i ten miecz jest dosyć fajnie skonstruowany, także na pewno figurka gdzieś może w jakimś mocku się pojawi. No słuchajcie, kolejna figurka i tutaj słyszę w środku jakiś woreczek, więc może to będzie Durek albo chłopiec z piniatą. I uwaga, nie, nie jest to ani on, ani z piniatą. Jest to bardzo fajna w sumie figurka. Teraz tak widzę, że jednak mi się ona podoba. Jest to pani z oszczepem. I tutaj są szczególnie dwa fajne elementy. Mianowicie te medale. Widzimy, tu jeden jest zapasowy, więc bardzo fajnie. Chyba w ostatnim odcinku Maciek i Klocki też trafił na tą figurkę, więc bardzo się cieszę w sumie, że ja też ją dostałem, bo nie doceniałem jej, a widzę, że jest naprawdę bardzo fajna. Te medale są fajne. Tutaj widzimy jakiś dysk do rzucania. No i w fajnym kolorze jest włócznia, cała biała, chyba takiej jeszcze dotychczas nie było. Także bardzo fajnie, bo na razie na 6 saszetek, które kupiłem, 5 ani żadnej powtórki, więc bardzo fajnie. No słuchajcie, ostatnia saszetka i ciekawe, czy rzeczywiście żadnej powtórki nie będę miał. Zaraz to zobaczymy. Ale sądzę, że może nie być powtórki. Uwaga, zaraz patrzymy. O, patrzcie, jest to figurka, którą chyba ostatnio Klockozaur otworzył i bardzo chciał ją mieć. Nazwał ją Zenek. No faktycznie jest trochę do Zenka podobna. Tak, bardzo fajny element tutaj tej gitary. W sumie nie wiem, czy to jest gitara, czy inaczej się to nazywa. Bardzo fajne tutaj ma na torcie nadruki z przodu i z tyłu. Minka też fajna, także bardzo się cieszę. No niestety nie mam żadnego mastkewa, ale również nie mam żadnej powtórki, także bardzo fajnie. Podsumowując, tak prezentuję się kolejne 3 figurki z drugiego openingu. No i ja się bardzo cieszę, bo nie miałem żadnej powtórki. Co prawda żaden mastkew się nie trafił, ale figurki są naprawdę fajne, więc ja się z tego bardzo cieszę. Tutaj szczególnie ta pani z oszczepem mi się podoba. No ten Power Rangers i muzyk jest dosyć taki przeciętny. Także tak to się prezentuje. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.